Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku każdy z nas ma gigantyczny kieliszek, który może pomieścić w sobie, w sumie nawet nie wiemy do końca, ale obstawiam, że około 5 litrów cieczy. Więc będziemy pić kolę, rajta oraz fantę, a dodatkowo będziemy mieć różnego rodzaju utrudnienia, więc panowie, każdy z nas może sobie wsypać w ogóle kilogram lodu, żeby było łatwiej trochę to pić. To jest w ogóle wielki moment, bo zobaczymy, ile do tego wejdzie, a każdy musi mieć tyle samo, żeby szanse były równe. Nie wiadomo, czy człowiek jest w stanie tyle wypić. Mamy godzinę na to. I kto wypije najwięcej, wygrywa tysiaka. A właśnie, nie mówiłem wam o tym, ale to jest kolejny challenge na kajs. Pamiętajmy wszyscy, że mam wspieramy tysiaka. Polska biało-czerwoni. Dobra, pamiętajcie, po ściance, żeby gazu nie ulotnić za dużo. To jak chce chyba, nie? Właśnie. Ej, chłopaki, nie chcę nic mówić, ale wlałem 1,5 litra. Nie zmienił się poziom w ogóle. Nie chcę nic mówić, ale zobaczcie, właśnie wlewam 2 butelki do końca. Panowie, nie chcę nic mówić. Co za typ? 3 naraz. Jazda! Czyli łącznie 3 wlewamy, tak? Nie no, wszystkie. Patrzcie, jak to fajnie wygląda w ogóle. I patrzcie, nie leci. Zatrzymało się. Teraz robimy tylko... Gdzie, to leci czy nie? Ej, leci! Za wolno. Ej, leci! Ej, to ile... Chłopaki! To jest 6 litrów w takim razie. Ej, poczekajcie. Dawajcie zrobimy, kto szybciej wleje swoją całą butelkę. Uwaga. Ale patrzcie, ja już mam prawie pełne. Ja też. Najwięcej, Ernest ma mało. Co jest? Przez gaz. Może miałeś mniej lodu. A, no, możliwe. Dobra, uwaga. 3, 4. Już! Już! Co jest? Nie! O! Jest. Już! O, to jest zrobiłem. O, chłopaki! Jakie to jest ciężkie, spróbujcie podnieść. O, ej, że to te szkło wytrzymuje, takie parcie, stary. O, kurwa. O. Ja bym to stopą podniósł. Hej widzowie, zostawcie suba. Bo, jak zostawią suba... A właśnie, tak. Ostatnio rozkminiliśmy z chłopakami coś takiego, że jeżeli zostawicie 1000 subskrypcji po tym filmie, to wtedy na następnym filmie będziemy mieli karne koło fortuny, gdzie mamy dziwne wyzwania do zrobienia, więc subskrybujcie teraz kanał, a zobaczycie co się stanie. Plus dodatkowo piszcie kary na następny. A właśnie, bo też wy wybieracie kary w ogóle, więc piszcie w komentarzach, jakie mamy zadania do zrobienia. Wiecie, że to może trwać przez cały miesiąc, jeżeli codziennie dadzą 1000 subskrypcji, codziennie dadzą kary, co miesiąc, codziennie będziemy musieli wykonywać kary dodatkowe. No. Uwaga! Czas start! Ale to jest zimne! O kurde, panowie, ja myślałem, że my tu na siedząco będziemy, ale to nie ma sensu, lepiej na stojąco. To jest za duży, żeby na siedząco to robić. Ale to jest zimne! Jakby to... O, tak pijecie. I to jest ciężkie do wypicia. Aha. Ej, właśnie, a co robimy z tym faktem, że on miał najmniej? Nie miałem najmniej. Miałeś, masz! Miałem najmniej lodu. A nie, najmniej lodu. To nie moja wina, że mi daliście najmniej lodu, chłopaki. O! Tak, bo... Ej, zmroziło mnie już, wiecie? Ej, ale chwila. Jak mnie zmroziło i będę pił dalej, to nie można się zmrozić 2 razy. Można bardziej! Bardziej! Ja już mi się chce sikać, stary. Od tego lodu będziemy boleć te gardło. No będą. Mnie już zaczyna boleć. A jestem na antybiotyku, bo mam teraz ten, zapalenie gardła. Dobra, to jest racja. Ja nie mogę. Niestety zimnego takiego. I to 5 litrów. O Boże, przepraszam, najmocniej. Co ty tylko sobie zabrałeś? A my to co? Właśnie. To nie? Co? Obrzydliwe! Co? Czemu? No nie, no właśnie! No właśnie! Panowie, nawet się nie waszcie, spierdzielać. Na 2 rurki u mnie. O, obrzydza mnie to, stary. Ej, chłopaki, teraz Zipek już masz tyle samo pod względem lodu, co ja, czyli nic. No. A i patrzcie, ile ja wypiłem już. Nie, stary, ty miałeś mniej. Nie miałem mniej, brałem 4 butelki 1,5-litrowe, tak jak wy. Ale chodzi o gaz, ulatniało się. Ej, wiesz co myślę? Co? Tak całkiem serio? No. One mogą być troszeczkę różne. Że ja mam szerszy kielich może. Tak. Ustawmy. Ja mam szerszy. No, to jest! Co? Przecież dużo więcej u Zipka. Ale może on tyle wypił. Ale jest. Stary, chłopaki, ja cały czas piłem non stop. Powiem wam jedno. Jak piwo lejesz i gazujesz, że się robi piana, to jest mniej piwa finalnie, stary. Czyli że co? Że jakby cię, nie wiem, jak cię się pieni, to jest im mniej, stary. Uznajcie po prostu to, że lepiej od was piję i tyle. Tak, to patrz. Dobra, podajcie. Co? No bo to jest dalej zimne.
Gdzie lodujesz, nie połowasz się. Sprawdź, tak, ile masz tam tego. Ile mam czego? No sprawdź tam dokładnie. No tak myślę sobie, że jeszcze ze 3/4. No, ze 3/4. Ej, wiecie jak pić 5 razy szybciej? 5 słomek wziąć sobie. To nie jest prawda. No tak, jak nie? No, chyba tak. Gule bierzesz większe. My piję teraz 2 litry. Patrz. Ale ty miałeś mniej od nas wszystkich. Nie miałem od was mniej! Miałeś. No kurna! Ale nie. Czekaj, tyle! Czy butelki Coli nie są 1,75, a nasze 2-litrowe były? Tak, było. Nie. Tak, wszystkie stary, butelki. 100%, a dowodów już nie ma. Wszystko wywalone do kosza. No w koszu są. Jest parę. Ale jak już w koszu, to już nie można patrzeć. Czemu? No bo już są w koszu. Ja nie wiem. Ale już jestem tak przepełniony, że chyba pora na jakieś chłopaki challenge teraz. Tak. Chyba tak. Jakieś koło fortuny. Źle się czuję, poddaję się. A ja nie! Ale chyba pierwszy raz poddaję się i nie mam ochoty tego robić. Dzipek, jak kiedyś. Czasem trzeba Elki przyjmować. Raz na 1000 odcinków. Jak kiedyśmy słodkie rzeczy, to tak samo poddałeś się. To nie jest pierwszy raz. I kiedyś jeszcze tak makaliśmy też się. Jestem rozsądny, okej? Okay? Jestem rozsądny. Dzipek zawsze pierwszy raz się poddaje. Dzisiaj pierwszy raz się poddaję na takim odcinku. Tak, to prawda. No w sensie uważam pierwszy raz po prostu, że to jest turbo niezdrowe. No, ja myślałem, że to będzie łatwiejsze. Wypiłem tyle i nie jestem w stanie już dalej. Ja już czuję się taki roztrzęsiony trochę. No, taki, że zaraz czuję się jakby coś się miało stać, nie? Ej, zrobiłeś się fioletowy. Pokaż. To od lampy, stary. Ale tak. Zipek naprawdę już wariuje. Ale Zipek już wariuje. Twój napój zrobił fioletowy. W jednym miejscu. Oj, tu ten. Zrobił się pomarańczowy twój napój. Dobra, Grzesiu, konkurujemy nadal ze sobą, tak? No, możemy, no. No to let's go. Niech challenge się zacznie w takim razie w końcu. Co wy robicie? Co jest? Nie, no kto pierwszy wypije 5-litrowy baniak, stary, nie? Nie, ale mnie oczy już mrozi, od środka. Zwariowaliście, nie? Nie. Jesteście chorzy. Jesteście chorzy, nie róbcie tego! Ale ja jem smerfa, ty też jest smerfa teraz. Panowie, wiecie ile to jest cukru w tym? 60 łyżeczek cukru w tym jest. Ale w cały. Jezu. Ej, no ale to 60 łyżeczek cukru to ja zjadam na porównajmy śniadanie. W takim razie ile to jest. Ej, eksperyment to jest, stary, w sumie dobry. Ile można wypić napoju, dlatego że... 70 gram, tak? W jednej butelce jest. Nie. W butelce. Co? Nie. Tak? Nie. 100 ml jest 4,7 gramu cukru. Razy... A 4,7 razy 15, tak, tak. To jest 70 gram. W jednej butelce. No, razy, dawaj, razy 4 butelki. Razy 4. I teraz ile ma... To jest dwie... Ej, to jest... 0. Stary! To jest tak, jakbyśmy zjedli tyle cukru. Tyle cukru, no. 1/4 całego. 1/4. Więcej niż 1/4. Więcej. Tak, więcej. To jest prawie... No... Pomiędzy 1/4 a 1/3, no. Tak. Jak nie? Stary, bierzesz do herbaty 2 łyżeczki małe, albo 3 i herbata jest tak słodka już. No. A ty mówisz, że tyle cukru, co kanapka, stary, to jest mało. No ale jak na taki wielki pojemność. Ty się do cukierniczki wsypuje, ludzie. No to prawda, cała cukierniczka to jest po prostu, nie? No. To jest cała cukierniczka. Ej, dobra, chłopaki, w takim razie, skoro nie możemy kontynuować, kto pierwszy to wypije, bo to jest zbyt niezdrowe, to w takim razie zrób my challenge, to pierwszy to wyleje na wylosowany sposób. Mamy nową zasadę, mamy napełnić tym butelkę i mamy koło fortuny. Grzesiu, losuj jako pierwszy, możesz pokazać, ty robiłeś. Czyli w różny sposób będziemy napełniali, tak? No, dokładnie. I każdy będzie miał minutę na każdy sposób. Czym napełniam? Słomką! Słomką! Najgorsze! Dobrze! Dobra, teraz ja, ale jeszcze czekaj. Uwaga. Butelką! To jest podobno najlepszy sposób. Chociaż wolałem łyżeczką albo gąbką. Nakrętką! Ej, stawiam stówę, że będę miał co najmniej drugie miejsce. Stawiam stówę. Ale my mamy, co minutę losujemy znowu. Okej. Kto ma stoper? Ja. 3, 2, 1, start! Mogę rozlewać? Nie! Czemu? Nie jestem pusty. Jak? Postój na 10 sekund. Każdy rozlewaj postój. Jak? Ej, ej, no ile on rozlewa? Co to ma być? Ale... Marnotrawstwo! Im więcej rozlewa, tym mniej trafia do butelki. Postój! Właśnie! Postój, ej, chłopaki, nie, bo ja mam za łatwo i ja utrudniam, dlatego nie nalewam do butelki, tylko rozlewam. No, na pewno, he? Serio. Ile czasu? Jeszcze 25 sekund. Ej, serio, nalewanie butelką jest bardzo ale dobre. Ale ręka boli. Ej, jednak dobrze, że napiłem się dużo cukru wcześniej, bo dzięki temu mam energię. No. Ej, prawie napełniłem. Grzesiu, ile? 5! 4! A to tak robimy w końcu, ty? Co? Tą słomką? No nie palcem? Stop! Koniec ja czasu! Nie. Koniec chcesz, czasu! Koniec czasu! Okay. Dobra, ja napełniłem tyle. Zipek!
No i proszę bardzo, drugie miejsce. Kto tyle rozlał? Dobre pytanie. Dobra, losujemy, panowie. Dawajcie, losowanie nowe. Zipek, zacznij teraz ty, żebyś nie narzekał, że coś poszło nie tak. Że się nie narzekam. Tak, mogą być. Gąbka! Ej, gąbka jest i mogę lepka. Rozlewać, ale zarobisz. Ale byś miał postój za każdym razem, tak? Tak, no, tak jak ja miałem. Tak, ty miałeś postój, rzeczywiście. Łyżeczką! Epicko, bo można łyżeczką wzlać stąd tutaj wszystko, naraz. Dobra, ja? Chochlą? A nie, chochli nie ma. Co masz? Talerzem! Talerzem! Zarobiliście! Uwaga! Same nowe... Aaaa! Ej! Nowe buty! Nowe wszystko! Dobra, no to za karę mu odlewamy jeszcze. Czemu? Przecież już miałem karę, żeby... Stary, karą było to, że cię oblałem, bo ja chcę ją napełnić całą. Ale czemu ja też karę? Zanim zaczniemy mieć. Ernest, w jaki sposób ty chcesz to zrobić? Bo nie możesz tego podnosić, żeby było jasne, nie? No jak nie? Nie możesz tego podnosić. Nie możesz. Jak nie? Stary, no wtedy przecież... ja bym robił tak, że nakrętkę tak i bym przez nakrętkę. Tak, no. No. Bez sensu, nie możesz podnosić stary. Ja włożę tylko łyżkę do środka i naleję wszystko. Nie możesz tutaj. Ej, nie, ale ja mogę na talerz. No właśnie. Ja na talerz mogę. To jest jeden wyjątek. No. Musi podnosić. Ale to jest jeden wyjątek. Cztery. Start. Ej, ja czemu mam taką małą łyżeczkę? Ej, Daniel się wkurzy. Jak będzie miał tyle sprzątania. O Grzesiu, co ty robisz? No co? Walczę o tysiaka. Grzesiu, no sam. Ale o tysiaka było wypicie, stary. To jest tylko stówkę. A ile ty tego rozlałeś? Stówę to będzie mi kosztowało pranie tych spodni, stary. Ale to jest zimne. Co ty robisz? A jak mam to zrobić? Stary, to już się skończy prędzej Fanta, niż napełnisz tą butelkę. O nie, ile leci na... Weź papier bierz jakiś. Czemu tego basenie? 5, 4, 3, 2, o Jezu, 1, koniec czasu. O nie, Grzegorz, ty jesteś zdyskwalifikowany z tego. Dobra, spójrzcie na mój stół. Stary, zobaczymy, jak dostaniesz talerz. Dobra, mam challenge. Który z was nie rozleje napoju, może wlać sobie do butelki. Dawaj. Co, Zipek, niby tak mało masz rozlane, tak? Ej, dawajcie. Co? Jeśli nie rozleję, może wlać... No i rozlał. Ale jak... No rozlałeś. Ale stary, ile w porównaniu do ciebie? No ile tu porównał? Ale moje buty! No właśnie! Proszę, więc już nie. Zipek, wracamy. No nie. Zipek, teraz ty proszę. Dawaj. No. No! No nie! Czemu? Stary, patrz, ten talerz tutaj już może, mógłbyś robić takiego wodnego go-karta z niego, już sobie pływa. Wodny go-kart! To już od cukru stanie. Widzieliście to? Czajcie, o co chodzi. Dobra, panowie. No dobra. Się, żeby już nie marnować za dużo. Tak, no. Jeszcze dobra, uwaga, ja teraz kręcę. Nie, Ernest, teraz ty jeszcze. Ja, dobra. Słomką? Słomką jest, no, to jest mój... Jest dobre. To jest moje ulubione narzędzie, panowie. A to było dla mnie, czy dla ciebie? Dla mnie. A. Talerz! Już nawet stoi. I patrzcie, ja teraz losuję butelkę na pewniaczkę. Uwaga. Wydaje, butelka! Butelka! Tak, nie! Łyżeczka! Łyżeczka! Łyżeczka jest w ogóle najgorsza. Dobra, uwaga. Tak, talerzem nic nie dalejesz. 3, 2, 1, start! Super! I co ja mam teraz z tym zrobić, stary? Ej, ja się odsuwam od was. Ty, latuję w ogóle. Kurde! 30 sekund. Ej, to jest niewykonalne łyżeczką! Ja pierdzielę! Ten odcinek to jest przesada. Ja was przepraszam, widzowie, za zachowanie moich kolegów, bo ja oczywiście jestem bardzo kulturalny. Kolegów. Ja... Jeszcze ten nie chce być moim kumplem. Ile razy mam ci powtarzać? A kim? 5. Tylko dla pieniędzy. A. Stop, koniec czasu. Jest, będę miał drugie miejsce. Losujemy! Jeszcze nikt nie miał na... Nie, miał się. Nie mogę się doczekać, jak dostałem butelkę. Butelka! Skargowałeś? Nie, samo się piknęło i tak. Ja nie widziałem. No raz. Poza tym ja teraz pokaż, kupię. Pokaż, a, dobra. Dobra, dla mnie losujesz. No, dla ciebie. Nakrętka dla Ernesta, nakrętka. Dobra, niech będzie. Ile mam dla Zipka? Teraz ostatni. Teraz ja dla mnie. Ostatni. Dla mnie? Gąbka, gąbka jest mocna. Tak? No. Gąbka mam pojawia, zobaczcie. 1,5 litra. Nakrętka, więc jeszcze raz. Tak, bo ja ci nie dam. Za dobre to jest narzędzie. Nie, już było tak blisko, prawie sobie była butelka. Słomka. Słomka, no. Start! Ej, dobra, nakrętka jest dużo lepsza niż łyżeczka. Spokojnie, to runda się wydaje. Najgorsze, że to jest tak zimne, mi jest tak zimne. Ej, no!
Bez kostu. Jest trochę obrzydliwe. Dobrze to idzie! To idzie bardzo powiem, dobrze! Powiem, że Grzesio tutaj może być na równi z Ernestem, myślę. No, więc w następnej rundzie kto z nas wylosuje lepsze, ten być może wygra. 30 sekund minęło. Myślę, że to jest kwestia, kto wylosuje butelkę po prostu. No. Ale skupienie, pełna powaga. Ja chcę wygrać. 2, 1, stop! Koniec czasu! Grzesiu! Czas na moje losowanie, widzowie. Mam nadzieję, że w końcu wylosuję butelkę, bo butelka by się przydała, bo jestem chyba ostatni na ten moment. I nie, no tak blisko było! Nakrętka! Let's go! Dobra. Yeah. Uwaga, patrzcie na to. Tak się losuje. Tak się losuje. Łyżeczka. Nie. Łyżeczka! Czyli przegrałem. Grzegorz teraz tytułek wylosuje. Nie wiadomo, gorzej jak wylosuje talerz. Wygrałeś. Gąbka jest mistrzowska, moi drodzy. Dobra panowie, gotowi? Tak. 5, 4, 3, 2, 1. Ostatnia runda. Dym. Kurde, no tutaj, ja bym powiedział, że tutaj już jest... Faworyt! Na pewno, to już jest sklepowy stan, mi się wydaje. Ja wiem, jak technikę dobrą złapałem ogólnie do gąbki. No ale Grzesiu... Ej, Grzesiu, to umiesz kibel i całą kuchnię. Ale ja zawsze myję kible ogólnie, widzowie, na wyjazdach różnych czy coś. I stąd ta technika jest właśnie tak dobrze. Właśnie widzę. Dobra, wygrał, patrzcie. No wygrał. Dzibek, za mało? W końcu. Z przykrością mówię, wygrałeś tysiaka. W końcu na plus. Może w następnym odcinku nam oddasz. Tak, i tak Grzesiu u siebie jak nagra odcinek, to znowu raz na tysiaka i do mnie wróci, bo ja go wygram wtedy, więc. No. No to widzowie, nie pijcie w dużych ilościach słodkich napojów, tego się dzisiaj dowiedzieliśmy, że nie można. Na pewno nie, na pewno nie można. Są niezdrowe, przyjął się zęby, boli brzuch, słuchajcie rodziców. No, wszystko w umiarkowanej ilości, na pewno nie takie. Tak, a jak kola to zero, no, to ja nie, dobra? Mam pytanie, kto wpadł na ten pomysł odcinka? Chyba Narw.